Jeszcze jeden przykład, może to tak nie powinnam tego mówić, ale tak jest. Leki nowoczesne są refundowane tylko w niektórych wskazaniach, na przykład w schizofrenii. Jest takie zaburzenie, które się nazywa psychozą schizoafektywną, gdzie pacjent równocześnie ma objawy z kręgu schizofrenii i z kręgu chorób afektywnych. Ale nowoczesny lek możemy mu dać na refundację albo w schizofrenii, albo w chorobie dwubiegunowej, a w tym takim pośrodku już nie, bo takie kiedyś tam któreś ministerstwo i NFZ przyjęło rozpoznanie. W związku z tym, jak pacjent jest troszkę bardziej afektywny, czyli trochę więcej ma zaburzeń nastroju, to mu rozpoznajemy dwubiegunówkę. A jak ma trochę więcej takich objawów z kręgu schizofrenii, to mu rozpoznajemy schizofrenię. I dzięki temu może być leczony nowocześnie i dostawać leki refundowane. A ma to tak naprawdę znaczenie? I co to znaczy? Jakie to rozpoznanie jest naprawdę? No co to jest prawda w psychiatrii? Więc trochę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że to jest, tak mówię, bardzo dobre i bardzo ważne pytanie. Obawiam się, że moja odpowiedź bardziej tutaj zaciemniła obraz niż rozjaśniła, ale chyba to dobrze, bo w psychiatrii to wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane.